Przewodniczący zawsze może w każdej chwili zmienić porządek. Mogę zmienić porządek. Chodzi o to, żeby mieszkanie z nami. Proszę Państwa, proponuję zmianę w kolejności procedowania wniosków, mianowicie uchwały dotyczącą numer 3, 1, 3. Zaraz. 8. 9. Uchwałę, która jest w kolejności 3, 1, 9, 10, proponuję rozpocząć procedowanie od tego projektu. 3, 1, 10. W pierwszym punkcie. Proszę o zreferowanie projektu uchwały. Proszę Państwa, projekt uchwały w punkcie 7.10 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Dzielnicy 9 jeszcze w tym roku 2013. Paragraf pierwszy. Uchwala się korektę listy rankingowych zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy, przebudowy ulic lokalnych, baz oświetleń oraz prace remontowe dróg i chodników. W punkcie B. Zadania bieżące. Prace remontowe drugich chodników oraz oświetleń dopisuje się w punkt 8 pod nazwą remont podwórek przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie numer 9799. Jest to uzupełnienie listy rankingowej zadań powierzonych w tym roku. Zadanie nic nie stoi na przeszkodzie, ale to zadanie zgodnie, że tak powiem, z tym, co w tej chwili, jak oceniamy środki finansowe, mogło być zrealizowane w tym roku. Przypominam, że ulicę Zakopiańską i rozwiązanie tego problemu wpisujemy też do zadań, które planujemy w roku 2014. Także nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zostało rozpoczęte. Jeszcze raz pragnę przypomnieć Szanowni Państwu Radnym, że na początku kadencji odziedziczyliśmy po ZDBK zaniedbane tereny w Igutrzymaniu, które zostały przekazane Zikidowi i kolejno, że tak powiem, nam na początku kadencji. Przeznaczyliśmy wtedy kilkadziesiąt tysięcy na utrzymanie terenów po ZDBK w lokalizacji. Pierwsze to jest osiedle żywieckie, drugie to są budynki zlokalizowane w ulicy Zakopiańskiej od 97 w górę, czyli w kierunku Mediamarktu. Stan tego terenu, a zwłaszcza przy ulicy Zakopiańskiej, można powiedzieć, był praktycznie momentami tragiczny. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji, pod koniec kadencji, kłopoty wodno-kanalizacyjne były tam zmorą, zwłaszcza, że tak powiem, w czasie letnim. W tej chwili praktycznie na 2014 przewidujemy, że powinniśmy jako Rada Dzielnicy rozpocząć to przynajmniej od wyegzekwowania jakiejś takiej koncepcji zagospodarowania tego terenu, czyli prac, który przedsiębiorstw, który praktycznie w zakresie, że tak powiem, prowadzenia tam jakiejś sensownej komunikacji, terenów parkingowych oraz ewentualnie tych terenów zielonych, powinna tam zaistnieć koncepcja, żeby można było te tereny spokojnie, stopniowo, w miarę możliwości finansowych wprowadzać i wspólnie, że tak powiem, z dofinansowaniem ze strony wspólnej, czyli budynków nieruchomości, realizować. W tym
Trochę przypominam, zostało przegłosowane i jest w ramach tych terenów utrzymanie, zostały przyznane środki w wysokości 10 tysięcy na utrzymanie osiedla Żywieckiego. W tej chwili byłaby to logiczna kontynuacja, że można by, że tak powiem, też realizować przynajmniej jeden z tych terenów przy ulicy Zakupieńskiej. Dziękuję. To są dwa podwórka. Znaczy, jeżeli tu akurat są zapisane dwa podwórka, natomiast lista rankingowa polega na tym, że no, zobaczymy, czy uda nam się zrealizować jedno, czy dwa. Ponieważ wpisujemy. Koszt tych dwóch podwórek. Znaczy, ile będzie to nas kosztować, gdy się inaczej, nie, ja jeszcze raz mówię. Zapis, to jest zapis w liście rankingowej. Lokalizacja budynek numer 97 i 99. W realizacji będzie to wyglądało tak, że jeżeli Szanowna Rada przegłosuje to uzupełnienie listy rankingowej, w pierwszej kolejności weszłoby podwórko numer 97, przypuszczam, że na sumę 7-8 tysięcy. No bo to wszystko. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie? Bardzo proszę. Proszę Państwa, jest szereg argumentów merytorycznych w kwestii tej propozycji, ale ja pozwolę sobie, prosząc Państwa o pozytywną opinię w sprawie tej uchwały, podnieść jeszcze jedną kwestię, o której tutaj nie rozmawialiśmy. Mianowicie na tych podwórkach, czyli na tej działce mieszczą się, możemy to nazwać takie pomieszczenia gospodarcze, nie wiem, komórki, które mają wartość zabytkową. Tak naprawdę jesteśmy na tym etapie, kiedy na terenie naszej dzielnicy coraz więcej nieruchomości wpisuje się do listy ewidencji zabytków. Te właśnie zabudowania, w tej chwili adaptowane na garaże często, mają wartość zabytkową. Na przykład przy tej nieruchomości 99 znajduje się niezwykle cenna zabudowa, takiej no, ponad 100-letniej krainy. To tak po prostu tylko drobny szczegół. I wydaje mi się, że tego rodzaju obszar, chociażby ze względu na lokalizację tych zabytkowych budowli, także zasługuje na szczególną ochronę. Drugi argument, który moim zdaniem jest bardzo istotny, zresztą myślę, że Państwo tutaj obecni zainteresowani mieszkańcy także będą przedstawiali swoje argumenty, to jest to, że podwórko, o którym my mówimy, że tu się tak nazywa podwórko, jest to po prostu droga dojazdowa do ich mieszkań, dlatego że od strony ulicy Zakopiańskiej nie ma możliwości ani parkowania, ani także wejścia na teren nieruchomości. A więc tak naprawdę podwórko to jest po prostu droga publiczna, z której oni korzystają, aby wejść do swojego mieszkania i zaparkować samochód. Więc wydaje się to zupełnie uzasadnione, że musi ona być w takim stanie technicznym, aby można było tę funkcję po prostu wykorzystywać. W ubiegłym roku udało nam się przekonać większość Państwa, aby można było wyremontować podwórko przy ulicy Kościuszkowców. Wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek, aby sukcesywnie te podwórka, które zostały przejęte z dobrodziejstwem inwentarza, po prostu doprowadzać do właściwego stanu technicznego. Liczę bardzo na to, że Państwo będziecie opiniowali pozytywnie tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Ja może bym... mogę? Proszę bardzo. Ja jestem sekretarzem wspólnoty przy budynku 99. Nazywanie terenu podwórkiem nie jest do końca właściwe, dlatego że jest to de facto droga dojazdowa do budynków 101, 101A, 103, czyli to jest gdzieś około 80 rodzin korzystających z tego terenu, z tego przejazdu.
podwórko jest w takim stanie, że przy każdych większych opadach deszczu nas po prostu zalewa. Zalewa klatkę schodową. My w tym roku wydatkowaliśmy jako wspólnota około 40 tysięcy złotych na remont izolacji fundamentów i realizujemy w tej chwili ocieplenie z obłożeniami konserwatorskimi, które nas de facto znacznie więcej kosztują. Dlatego doprowadzenie tego podwórka jest żywotne. Żywotnie jesteśmy zainteresowani w tym, żeby po prostu jako tako to wszystko wyglądało i funkcjonowało. Dlatego, że my inwestujemy pieniądze, które za rok, za pół roku musimy powtórnie inwestować w to, żeby budynek doprowadzić do należytego stanu technicznego. No, właściwie to tyle z mojej strony. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś może jeszcze ja dodam. Proszę. Jako przewodnicząca wspólnoty Zakopiańska 99, to co Pan powiedział, oczywiście jest bardzo istotne. Powiem, że dotychczas administrowanie tego podwórka zajmuje się Zarząd Budynków Komunalnych. I jedyne co robi, to raz na parę lat przywozi ogromny po prostu samochód ziemi, jakichś żwirów i tak dalej, ponieważ nie da się jeździć. Ludzie tam składają skargi, zażalenia, co powoduje, że po prostu w ogóle się zmienił układ terenu. To podwórko nie jest równe, jest po prostu, ma dużą różnicę między komórkami i domem i stąd po prostu jest to zalewanie. Nie mówiąc o tym, że przez to, że bardzo dużo samochodów jeździ, ten teren jest po prostu powybrzuszany, są doły. Zresztą może ktoś z Państwa akurat tam jeździł, zresztą nawet ludzie, ponieważ ono jest otwarte, korzystające z poczty, z innych punktów usługowych, tam też parkują, więc po prostu może macie Państwo po prostu orientację, jak ta sprawa wygląda. No po prostu tragicznie wygląda i do bieżącego użytkowania, jak również na przyszłość, kiedy będziemy mieli elewację i chcielibyśmy to uszanować. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie ja widzę. Może. Była dyskusja na komisji komunalnej i Pan Przewodniczący tego nie dodał, że wydała negatywną opinię na temat. Komisja komunalna o sprostowanie. Nie, była rozmowa na głos. Proszę sprawdzić. Nie podjęto. Nie. Tak? No to przepraszam, zdawało mi się, że była negatywna. Ale 3.1.10 była. Uwaga, a 3.1.10 była opinia negatywna. Dobrze, tym niemniej na tym zakończam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projektu uchwały w proponowanym brzmieniu przez zarząd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Oczywiście nie. Stwierdzam, że uchwała została odrzucona.